Sztuka reportażu jest bardzo trudna. Trudno ją opanować. Jeśli to jest reportaż wojenny, korespondencja wojenna jest jeszcze bardziej skomplikowana. Brakuje dobrych korespondentów, zwłaszcza w dzisiejszej epoce wszechpotężnej propagandy medialnej. Dlatego wybrałem książkę, z której reportażu można by się uczyć i korespondencji wojennej można się uczyć. Ksawery Pruszyński w Czerwonej Hiszpanii. Pruszyński, korespondent Wiadomości Literackich, wysłany do Hiszpanii. Początkowo miał trafić podczas wojny domowej do obozu rebeliantów. Trafił jednak do Republiki. Wynikiem tego był szereg reportaży zebranych właśnie w zbiorze w Czerwonej Hiszpanii. Moim zdaniem jeden z lepszych zbiorów reportaży w polskiej właśnie sztuce reportażu dotyczący kwestii społecznych, które Pruszyński, człowiek prawicy, ale jednak bardzo rzetelnie podchodzący do swojego zadania, zagłębił się. Zresztą narażając się również na krytykę za brak patriotyzmu, za wybielanie Republiki Hiszpańskiej, ponieważ oczekiwaniem jego wydawców było to, że będzie pisał krwawe historie o mordach, zabójstwach. Wprawdzie są tutaj przykłady działań republikanów, represji tak zwanego czerwonego terroru, jednak nie jest to demonizowanie sytuacji w Hiszpanii. Podkreśla Pruszyński, że obie strony popełniały w trakcie wojny zbrodnie wojenne i pojawia się nawet do niektórych nurtów republikańskich sympatia w tej jego korespondencji. To właśnie na niego sprowadziło niezadowolenie części polskiej prawicy. Zresztą także krytyka polskich urzędników, personelu ambasady w Madrycie. Wspaniała polemika między żoną ambasadora, która oskarżyła reportera o nadszarpywanie dobrego imienia ambasady polskiej, i odpowiedź Pruszyńskiego, która jest tak zwanym znakomitym zaoraniem, przykładem, świetnie się to czyta. Ale przechodząc do samej rzeczy reportaży, Pruszyński analizuje przyczyny wojny domowej, bywa na wszystkich ważniejszych frontach, zwiedza Barcelonę, zwiedza Madryt, i to w roku 1936, kiedy wszystkim wydawało się, że wojska buntowników są już o krok od zdobycia stolicy Hiszpanii. Front południowy, okolice Grenady, Malagi, żeby w końcu wylądować w kraju Basków i przedstawiać reportaże z tego autonomicznego regionu Hiszpanii, jego dosyć szczególnej sytuacji, gdzie katolicy baskijscy współpracowali z ruchem rewolucyjnym przeciwko wojskowemu buntowi. Mnie zainteresowało, szczerze mówiąc, przede wszystkim właśnie tło społeczne naświetlone. Cały wywód o ludziach, których historia zapomina, jak wygląda to w Hiszpanii w sytuacji wielodzietnych rodzin, gdzie część dzieci idzie do wojska, dziewczynki idą do zakonu. Nie istnieje świecka edukacja, pewne zabobony i dawne przyzwyczajenia wciąż trwają z czasów feudalnych, pomimo że jest już wiek XX. Pojawiają się akcenty polskie, poza słynną ambasadą też jest opisana afera z tym, że szofer ambasady polskiej znalazł się w szeregach milicji republikańskiej, że pokojówka zatrudniona przez panią ambasadorową chodzi po ambasadzie z emblematami Hiszpańskiej Partii Komunistycznej, no i to właśnie spowodowało ten konflikt z panią ambasadorową, która niezwykle się oburzyła na opisanie rzeczywistości. Jest
o anarchistach, trochę mniej o brygadach międzynarodowych. Polacy w brygadach są tylko wspomniani. Głównie tutaj autor przedstawia Niemców, niemieckich antyfaszystów, do których zresztą podchodzi z dużą życzliwością. Polecam, bardzo ciekawy zbiór reportaży, na których wielu współczesnych korespondentów mogłoby się nauczyć, jak prowadzić relacje z krajów ogarniętych konfliktem, unikając propagandy jednej czy też drugiej strony, a z drugiej strony zawierający elementy społeczne. To nie są tylko ciekawostki, sensacje, których część czytelników już wtedy wymagała, tylko kawał dobrej reporterskiej roboty. Polecam Ksawery Pruszyński w Czerwonej Hiszpanii, jedna z najważniejszych książek w języku polskim o wojnie domowej w Hiszpanii.